Siemka. Siema, siema. Poznajemy chyba. Nie. Zagrałem 3 spalinki. I w każdym w ofensywie był najgorszy. Naprawdę. No, jest tragiczny. Cześć Zeus. Bośnia ma Karol. Już zaraz lecimy. Na team playu, nie? Musimy chyba wejść. Nie, chyba przez friendly normalnie można. Friendly match lobby? Mhm, no przynajmniej tak spalinki graliśmy to. A właśnie nie wiem, gdzie zakładali, czy na team play, czy na friendly? A może być friendly, może i tak. To co wczoraj ćwiczyłeś, tak jest, to co wczoraj ćwiczyłem. To znaczy się, za dobrze nie poćwiczyłem, bo... bo kiepsko mi szło. Chorwacja jest też słaba. Zeus, to tak nie ma. No, Karol ma Dzeko z przodu. A ty masz Modricza w środku, to... No ta, ja nie jest. Lubię nim grać, to już szybciej ten, jak on ma ten drugi, kurna... Rakitic i Boksic. Brozovic. A.
Boksyć mi się z 90 lat przypomniał. Skąd mi się Boksyć w ogóle przypomniał, kurna? Ja pierdzielę. Na nich, cześć, Olo. Kowacić chyba też jest, czy nie? No, znaczy, ogólnie środek pola jest nawet przyzwoity, ale kurde, do strzelania lipa i obrona lipa. I bramkarz w ogóle lipa. Nie no, to u mnie bramkarz najlepszy ma 71, więc... U, to jeszcze masz lepiej, u mnie 76 czy 9. No, dobra, na niemieckim jeszcze chwila. Czekaj, jakie tam miały być ustawienia? Modric, Rakitic zrobią robotę. Kontuzje włączone, 10 minut i... 10 minut, o! Chyba tak było. Chociaż ja sprawdzę. Kroatia versus Bosnia. Tak, 10 minut, bezchmurnie, wieczór, kontuzje włączone, uh-huh. Zmiany 3, piłka widoczna. Uh-huh. Można tam z Euro zagrać. A wiesz, ja nawet nie wiem, jaka to jest. Dobra, Kroacja, Bośnia. Room security. PW będzie na przykład 5, 7. O kurczę. 10 minut, włączone. Która jest piłeczka z tego Euro? Jak ona się nazywała? Uniforia. Unifor, uni, regista. Gdzie tam? No ostatnia jest chyba. Prawo poleciałem. WPS. Wcześniej chyba było. Regiza. Gdzie no, przeszedłem już. Ona jest ostatnia z tych zwykłych piłek. Random. Uniforma, o jest. Uniforia. Yeah. Dobra, wchodzę na pokój. Będziesz tutaj komentował, Olo. Dobra, damy tajemnicę. Na którym jest? Na niemieckim. Tak? Na niemieckim. To dawaj, Olo, to będziesz na mikrofonie. To my nie będziemy się odzywać. Będziesz tylko słyszał siebie. Olo będzie nam komentował. My mikrofony wyłączymy i... Tylko, że Olo, to byś miał opóźnienie. Kurna, nie będziesz widział tego meczu na ten. A można ten, można chyba jakoś na Discordzie czy coś takiego dać, że wtedy będzie na bieżąco. No właśnie, tego nie wiem, kurczę, jakby to mógł skomentować. Jak to możesz nas skomentować, Olo? Chcesz restreama zrobić, czy? No właśnie, tak żebyś... Bo ja wiem, że jest taka opcja, że jak się jakby na jednym kanale siedzimy na Discordzie i albo ja, albo ty byśmy udostępnili ekran, to on by miał wtedy na bieżąco to. Gdzie szybciej niż... Tak, niż chyba, że no, tak jak Karol mówi, Olo, puścimy na tym... Na przykład Karol puści na żywo na Discordzie, w tym pokoju, będziesz mógł sobie oglądać i chyba powinieneś mieć jeden do jednego, bo Discord słabiej nadaje, ale za to nie ma opóźnień. Możemy najpierw zagrać, załóżmy, odpalić mecz jakiś, sprawdzić, czy to działa i dopiero zacząć Euro. Można spróbować, no to chodź, Olo, i zobaczymy. To puścisz Karolu mu? Tak. Obraz? Dobra, to puśćmy obraz, bo ja już nadaję na Twitcha. Lot user data, add the quest, matchroom setting. General setting. A, czekaj, bo dogrywek ma nie być? Ma nie być, off, dobra. Niż Rusków i Turasów. A co to za O, jak mi słychać? Dobrze, bardzo dobrze. Zobacz, czy będziesz widział u Karola to, w razie czego my mówię. Ściszymy mikrofony, to będziesz sam. Jest? Komentował. Dobra, mam, widzę was. Jaki? Nie wiem, jak to będzie opóźnienie, jaki? Czy nie. A to czekaj, patrz. Jaki radiowy głosik jeszcze dałeś, pięknie. Ja kliknę OK i powiedz, po jakim czasie masz, że się podświetli. Dobra, mam. A, no to od razu jest. No to spoko, to można zagrać. Powinno być od razu. Okej, no to my się wyłączamy, Olek komentuje, no i gramy. Nie wiem, czy nie będzie wam przeszkadzać, jak ja będę komentować, w sensie jak będziecie słyszeć mnie. No to wyciszymy cię najwyżej też. Tylko będą widzowie słyszeć. A my po cichu. Tak możemy zrobić.
No, jak będzie przeszkadzać, to wiesz, ściszy się kanał dla siebie, nie? I nie słyszysz wtedy nic. No dobra, startujemy. Tylko z anegdotki, Olo. Tak, Olo będzie anegdotki opowiadał. Chorwacja kontra Bosnia, Herzegovina. Musimy powiedzieć, która to jest grupa? O kurwa. Która to jest grupa? Czat. Szybko. Ja nie mam tego. D chyba to jest nasza. Dobra. Dobra, ustawiamy, tak? Ustawiamy składziki. Dobrze. Ujej, rakieta bez formy. Ajajajajaj. Za szybko. Kowalczyk zadebiutuje. Ole stamina słowa. Rebić, Modrić. Brawo. No, ciekawe jak temu Ola forma. Olek, Olek, nie słychać cię. Bo nic nie mówię, czekam na was, aż ruszycie. Ale tu już składę, to już powinieneś dawać. Nie no, ja zawsze mam ten, takie wiesz, wchodzę jak wychodzicie z tunelu, nie? Filmowe takie. Nie, ale powiem ci, jak ty mówisz, że ty nikogo nie masz w ataku, to naprawdę to... To ta choćba się przybości, to... Nie no, 80, no per... Same. Jak tam 67 na skrzydle. Perisic, Rebić. Rebić to wszystko będziemy. O Jezu, lewy obrońca, co za bida. Nie ma nikogo tu innego? No widzę tutaj formy dobre, nie? No. Tylko ten bramkarz główny, ale tak to jest dobrze. U mnie Rakitic, bez formy. Cały czerwony. Jedziemy w ogóle z całą otoczką, z tymi hymnami i tak dalej? Możemy puścić, jasne. Niech leci, dobra. A co, powtórki też nie przewijamy, czy... Nie no, możecie przewijać powtórki. Dobra. Głos ma ciekawe, teraz Olo. Z biegu, nawet nieprzygotowanym. What is pretty close to an ideal evening for football. There is barely a cloud evident. 9 dzień czerwca rozpoczynamy Euro 2020. Polska społeczność Pro Evolution Soccer zaprasza na pierwsze spotkanie Euro 2020 pomiędzy Chorwacją a Bośnią i Hercegowiną. Rozpoczęli Chorwaci przy piłce. Tin Jedwaj, długie podanie na Kramaricia. Tam walka w powietrzu, ale górą wychodzą zawodnicy z Bośni. Dzisiaj bałkański pojedynek obydwu drużyn. Chorwacja w swoich tradycyjnych strojach w kratę biało-czerwoną. Bośnia zaś cała na niebiesko. Przy piłce Krunić. Podanie do Besicia. Ten na lewo do Gojaka. Gojak dużo miejsca, próba z wodu, ale tam czujnie Wrsajko i zawodnik Atletico Madryt podaje już do Modricia. Ten na pewno będzie próbował dyrygować dzisiaj grą drużyny Chorwacji.
Kovacic ponownie do Modricia, szybka piłka do przodu na Kramaricia, ale tam do spółki z bramkarzem obrońca zespołu bośniackiego wyjaśniają tę sytuację. Kovacic, dobre podanie na wolne pole do Kramaricia. Kramaric strzał, no i mamy szybkie otwarcie w wyniku. 9. minuta spotkania, świetna akcja zawodników chorwackich. No i Andre Kramaric strzela pierwszego gola na otwarcie Euro 2020. Zobaczmy, jak celebrują tę bramkę zawodnicy chorwaccy. Dobra akcja. No i mamy 1-0 dla Chorwatów. Maćmy przejęcie piłki w środku pola. Dobre otwierające podanie. Zagranie tak zwane one-two, sklepy napastników chorwackich. No i spokojnie pokonuje bramkarza Kramaric. Zobaczmy, jak odpowiedzą na tę akcję zawodnicy bośniaccy. Pamiętajmy, że to jest system turniejowy. Tutaj są do rozegrania tylko 3 mecze grupowe, więc każdy jeden mecz jest na wagę zwycięstwa, jest na wagę awansu do kolejnej fazy turnieju. Kramaric do Perisicia, ten w pojedynku powietrznym, ale niski Chorwat niestety przegrywa ten pojedynek. Besić. Próbują szybko odpowiedzieć na tego gola bośniacy. Gojak. Spokojnie, do Besicia. Rebić przejął tę piłkę i uruchamia Brozowicia, ten do Kovacicia. Trochę podanie na środku pola ze strony Chorwatów. Próbują zawiązać atak pozycyjny. Jeszcze przez obrońców Tin Jedwaj. Dobre wejście środkowego obrońcy do akcji ofensywnej. Lewą stroną Barysić. Próba wrzutki w pole karne, ale tam piłka odbija się od jednego z obrońców bośniackich. No i od rzutu rożnego wznowi Luka Modric. Bardzo ważna postać zespołu chorwackiego. Gracz Realu Madryt, bardzo doświadczony. Wrzutka, ale dobrze piąstkuje Besić. Visicia. Szukał kogoś z napastników, ale niestety Edin Dzeko był zaangażowany w defensywę i brakowało go na szpicy, więc ta piłka zostaje stracona. Luka Modric, miejsce do oddania strzału, strzał świetnie w bramce Piric. Nie daje się pokonać po raz drugi. Besić. Dobre podanie na prawą stronę, rozszerzenie trochę tego ataku. Krunić z powrotem do środka. Czujnie Modric, ale tam wcześniej był faulowany jeden z zawodników bośniackich i będziemy mieli wznowienie odrzutu wolnego. Miralem Pjanić. Krótko do Todorovicia. Ten z powrotem do Pjanicia. Dużo miejsca na prawej stronie ma Pjanić. Wrzutka w pole karne, strzał Edin Dzeko. No i minimalnie chybił zawodnik bośniacki w tej sytuacji z główki. Dobra akcja, szybkie rozegranie stałego fragmentu gry. Krótko po ziemi, otwarcie prawego sektora boiska, wrzucenie w pole karne. No i tam niestety nie zdążył dobrze dołożyć głowy napastnik bośniacki. Rebic. Kovacic. Luka Modric, podanie do Kovacicia. Rozszerzenie do lewego obrońcy, Barysić. Z powrotem do Kovacicia. Krótka piłka, szybko chodzi pomiędzy nogami Chorwatów. Wrzutka w pole karne, próba strzału z główki, ale tam zarówno obrońcy, jak i napastnicy obydwu drużyn minęli się z piłką. Besić. Dużo miejsca w środku pola, może spokojnie założyć atak pozycyjny. Niedokładne podanie i Kovacic przejmuje tę piłkę. Perisic. Co zrobi z piłką gracz Bayernu Monachium? Dużo miejsca, podanie na lewą stronę do Mateo Kovacicia, który zajął właśnie jego miejsce. Zbiegnięcie do środka, dośrodkowanie na bliższy słupek, ale tam Pijeć dobrze broni tę piłkę. 35. minuta spotkania. Chorwacja nadal prowadzi 1-0 w pierwszej kolejce Euro 2020 grupy D. Dośrodkowanie kolejne na głowę, ale tam Piric ponownie w bramce.
those situations better by stopping the cross. Znowienie. Barisic, podanie do Kovacicia, ten do Brozovicia, znowu dużo miejsca w środku pola, mają gracze Chorwacji, rozrzucenie ponownie na lewą stronę, Kovacic, dobrze, trzymają piłkę Chorwaci, zwód, próba przejścia, podanie do lewej strony, znowu ta lewa strona otwarta, dobrze chodzi to połączenie pomiędzy środkiem pola, Modriciem czy Kovaciciem, a lewą stroną drużyny Chorwacji, gdzie zawiązują największą ilość akcji. Modric, rzutu rożnego na piąty metr, strzałę z problemami, bramkarz bośniacki, ale jednak wyjaśniają sytuację za obrońcy drużyny w niebieskich strojach. Barisic. No mało mają do powiedzenia zawodnicy bośniaccy, tutaj widoczna przewaga zespołu chorwackiego, górują w środku pola. Dzeko, no może on da sygnał do ataku drużynie bośniackiej, no bo kto inny, jak nie gracz, napastnik AS Romy. Niech faulowany w środku pola zawodnik bośniacki Wiska. Testują jeszcze gracze Chorwacji, ale zobaczymy, jak tym razem rozwiąże to Miralem Pjanić. Prawdopodobnie ostatnia akcja w pierwszej połowie. Długa wrzutka na Dzeko, ale tam czujnie obrońcy Chorwacji. No i kontratak właśnie Chorwatów. 2-1, dobra akcja. Ante Rebić, gracz Realu Madryt, podanie do środka, ale tam świetnie wrócił obrońca bośniaków. No i kończy się pierwsza połowa tego spotkania. Wyraźna przewaga Chorwatów, szczególnie w środku pola, którą udokumentowali jedną bramką. 1-0 po pierwszej połowie spotkania. I wznawiamy drugą część spotkania. Pierwsza kolejka grupy D, Bośnia pomiędzy Chorwacją. Chorwaci prowadzą w tym spotkaniu 1-0 i to oni mieli więcej z gry w pierwszej połowie. Ale teraz Bośniacy przy wielej korzyści. Krunić do Kolasinacia, ten na lewo do Gojaka. Może teraz uda się zawiązać jakąś akcję, która zakończy się strzałem na bramkę bramkarza drużyny Chorwatów. Piric. Długie podanie na Edina Dzeko. Ten w walce powietrznej nie miał szans z Simonem Kierem. I teraz Kovacic. Zejście na lewą stronę boiska. Próba takiego zagrania za plecy obrońców bośniackich, ale tam Perisic na spalonym. Bicakic. Podanie do Krunicia, ten do Pjanicia z pierwszej piłki, z powrotem. Teraz akcja rozrzucona na prawą stronę, z powrotem do środka. No nie mają pomysłu na to, jak rozbić ten blok defensywny zawodników Chorwacji, drużyna z Bośni. Może teraz. Dzeko, dobrze, przyjął tę piłkę. Czy zdoła podać? Niestety wprost pod nogi obrońcy Chorwatów. Barisic będzie pierwszy przy tej piłce. Lewy obrońca drużyny Chorwacji. Ponownie on przy piłce. Szuka rozwiązania, gdzie podać. Wybrał Perisicia. Ten na lewej stronie. Podanie do Kramaricia, ale małe nieporozumienie pomiędzy pomocnikiem a napastnikiem Chorwatów. I piłkę przejmują Bośniacy. Próba zagrania na Edina Dzeko, ale tam czujnie w rosajku. Modric. Podanie do Brozovic.
dużo miejsca w środku pola, nikt go nie atakuje, podanie do Kramaricza, ten świetnie obrócił się z piłką, ale świetnie również obronił ten strzał bramkarz drużyny Bośnie i to oni wychodzą z kontratakiem. Dobry zwód Gojaka. Gojak wchodzi w pole karne. Piękny rajd, podanie, strzał. Chyba to była taka próba, nazwijmy to w nomenklaturze piłkarskiej, centro strzału. Ale ani ten strzał nie był celny, ani podanie celne. Ale jednak dobry pierwszy rajd Gojaka z lewej strony. No i było zagrożenie pod bramką drużyny Chorwacji. Muszą się wziąć za odrobienie tej jednobrankowej straty, żeby jeszcze myśleć o dobrej pozycji wyjściowej. Chociaż jak wiadomo, pozostaną dwa mecze do końca fazy grupowej dla Bośniaków. Dzeko w walce powietrznej, ale tam nieudane zagranie. Kramaric uruchamia Perisicia. Perisic! Dobrze, jeden z obrońców Bośniaków. No i Pjanic rozpoczyna akcję Bośniaków. Dużo teraz niedokładności w szeregach zarówno jednej, jak i drugiej drużyny. Muszą uspokoić trochę grę Bośniacy, żeby myśleć o tym, aby podejść pod bramkę Chorwatów i oddać celny strzał. Kovacic. Świetnie panuje nad piłką gracz Chelsea. No, podanie jednak było niedokładne. No i Pjanic uruchamia, Dzeko ma miejsce, Wiska z prawej strony, 3-3 atakuje zespół Bośni. Zwód do bramki, ale tam nie było faulu. No i sędzia kontynuuje tą grę, mamy już jesteśmy prawie na połowie Chorwatów. Modric, Brozovic, Kovacic do Perisicia, ten z powrotem do Kovacicia. Prostopadłe zagranie na Kramaricia. Ale tam wyjaśniają obrońcy w niebieskich strojach. Besic powalczył o tę piłkę z Rebiciem. Ale ponownie niedokładne podanie na skrzydło. No i Kovacic uruchamia Barisicia. 82. minuta spotkania. Jeszcze 8-10 minut nadziei na to, aby wyrównać wynik dla Bośniaków. Barisic. Widać zmęczenie zarówno z jednej, jak i drugiej strony. Dużo niedokładności. Perisic z lewej strony. Strzał Kramaricia głową. Jeszcze tam dobitka. No i gol. Gol 2-0. No i chyba Chorwacja w tym momencie dziełem Ante Rebicia dobija Bośniaków i zamyka to spotkanie. Bo nie wierzę, że Bośniacy jeszcze będą w stanie się podnieść i strzelić chociażby dwie bramki na remis. Dobry odbiór piłki Perisicia, wrzutka na Kramaricia, ten nieudanie główkuje, ale czujnie zachował się Ante Rebic, no i dobija ten strzał, nie dając szans bramkarzowi drużyny Bośni. Widać jeszcze raz ten kick z Kramaricia i Ante Rebic, napastnik Realu Madryt, ładuje piłkę do bramki. Jeszcze będziemy mieli jakieś zmiany taktyczne. 5 minut do końca. Zobaczymy, co wymyślą trenerzy obydwu drużyn. Czy Chorwacja cofnie się do obrony i odda inicjatywę drużynie Bośni? Czy to jednak Bośnia przesunie wszystkich swoich zawodników do ofensywy i spróbuje oblężyć twierdzę bramkarza Chorwatów? Widzimy tutaj próba wprowadzenia drugiego napastnika. I jak ułoży się nam końcówka tego spotkania. Widzieliśmy, że stać się było na 2-3 ataki bardzo dobre po skrzydłach Bośniaków. I jak obroni się przed tym Chorwacja. Widać tutaj jeszcze trener Chorwacji cofa swoich zawodników. Dwóch defensywnych zobaczymy po tym golu. No i parę zmian. Przede wszystkim wejdzie Marco Rock za Kovacicia. Świetny występ gracza Chelsea w tym spotkaniu.
dużo spokoju wprowadził w poczynania Chorwatów. Miralem Pjanić, długie zagranie, tam dobrze Simon Kier podaje do Livakovića. Ante Rebić, dużo wolnego miejsca, szybki jest niesamowicie gracz Realu. Jeszcze podanie do Perisicia, ten próbował strzelać, ale nieudany strzał. No i jeszcze faul Ante Rebicia, to będzie żółta kartka dla napastnika Chorwatów. Miał szansę na trzeciego gola Ante Rebić w tym spotkaniu, ale niestety nie trafił piłką do bramki. Sunić. Jeszcze jeden atak Bośniaków. Milosevic. Kodro. Leowacz. Podanie do Brozowicza. No i koniec spotkania w pierwszej kolejce grupy D. Chorwacja pokonuje Bośnię i Hercegowinę w stosunku 2-0 po golach Kramaricia i Ante Rebicia w drugiej połowie. A ja dziękuję Państwu za ten wieczór i zapraszam na kolejne spotkania Euro 2020. Dzięki, Olo. Kurde, to było fajne. Naprawdę super. Spoko. Ktoś tu mi, kurczę, muzyczkę puszcza i to chyba Adam. Jest Adam. Adaś tam się włączył, no. Karamba. Nie, dobry meczyk, kurde, fajnie. Dobry, no ale skrzydło w tej Bośni to... Ach. Z takimi słabszymi drużynami gramy, będzie ciężko, nie? No tak jak nasza Sevilla, nie? Tak jak nasza Sevilla, tak. Ja nie wiem jak ja zagram na tych, na Anglików, to przecież to... Obiegną nas, słuchaj. No, ale... Moja ulubiona taktyka, 3-5-8 i wing back, nie? 3-5-8 wing back. No ale to już nawet tutaj było widać, jak ten Perisic to ten prawy obrońca 70, to się za głowę łapał, co się dzieje. No tak. Perisic tam kręcił. Adam, weź wyłącz tą muzykę. Chyba nie słyszy. On chyba bez kitu nie słyszy. Nie, bo by wyłączył, wiesz. On tam coś mówił, coś to w ogóle. Tak, no. Kurde, szkoda, że ten... Akurat ten jeden taką akcję miałem, co ten strzał po tym zwodzie i tak. Akurat biegłem typem, który miał 65. Jak strzeliłem, to miał strzelić krótki słupek, a poleciało jakiś rąk. No ja tam właśnie mówiłem, że tam jakiś centrostrzał taki. Tak, to była szansa, kurde. A no ale dobrze, tam po tej lewej stronie. Mojej drugiej bramce, ja strzelałem, nie? I to był kick. No też, tam też kick nie trafił. Tam, właśnie ja tak samo, ja tam myślałem w pewnym momencie, że już mam piłkę. A nagle się odbiła od nogi i jakoś tak... Wyglądało na podanie, a ja strzelałem głową, kurde. To będzie ciekawe, te mecze będą. A ty już jesteś, nie wiem, czy masz świadomość, że jesteś na tym kanale z jakieś 20 minut. I ciebie też słyszymy. Cześć, Adam. Ale brakowało ci tam kogoś, sucho było, wiesz? No, u ciebie brakowało. No, ja wiadomo, że to kurde tylko jest... No tam Adam narzekasz tam, sobie się mówi, że podobało. A ja w ogóle się dowiedziałem, że będę komentował ten mecz minutę przed meczem, nie? Tak jest. Ej, no i wyszło. A były ścinki na tym udostępnianiu ekranu? Tak, ogóle? Były. A. Na Discordzie zawsze są. A wiesz, że w pewnym momencie miałem szybciej Urobsona na kanale niż na Discordzie miałem, wiesz? No, to był taki jeden moment. Ale nie, cały czas byłeś na bieżąco w sumie. No to dobrze. Cały czas sobie byłeś na tam bieżąco. Potem odsłucham sobie potem. O. Dobra, to ja sobie streamka zakończę, żebyśmy mieli ten mecz nagrany. Najwyżej puszczę zaraz drugiego. Ja zrobiłem i tak screeny w tym. A właśnie, przecież ja nie zrobiłem tego. A co mamy właśnie screenować? Bo co, wyniki co jeszcze? Jakieś wyniki strzelców. I strzelców bramek. I strzelców. A gdzie mam strzelców? I staty też chyba. Kramiric, Perisic, Rebic, Kramiric. Chyba staty też, bo oni tam potem będą liczyć jakieś tam może strzały czy coś, nie wiem. A, takie, dobra, myślałem, że te indywidualne, to już mówię. I Rebic.
Kramy ryci, rebić u mnie. No, u mnie nikt. Tak. Indywidualne jakieś oceny? A nie, bo to nie będzie się liczyło. Nie, nie. To by musieli wszyscy liczyć. Szkoda, bo było fajnie, jakbyśmy mieli jeszcze. No tak, na przykład jakieś tam, kto najwyższą ocenę przez cały turniej albo... Tak jest, tak jest. No, średnie oceny, żeby wyciągnąć. No, u mnie kramy liczy 7,5, nie? Ale ta pomoc u mnie to tam słabiutko, kurwa, słabiutko. Nic, kurwa, te piłki tam. Tylko napastnicy pograli tam. Z pomocy nic nie poszło. Ja tak po pierwszych 15 minutach próbą środka stwierdziłem, nie ma co, to jest tylko jakieś długie na skrzydła albo wypuszczać tych. Na szaleństwo, no widziałem. Co mnie generalnie dziwiło, to, że Dzeko przegrywał pojedynki główkowe, nie? Ale ja tak samo, ja właśnie tak myślałem, że będę grał, wiesz, jak wybijałem bramkarzem, że laga na Dzeko. No, dobrze. A tamten Wida go przeskakiwał i przepychał jeszcze. No bo Wida agresywniejszy chyba i też chyba nie jest mały chłop. Ale w sumie tak, powinien trochę przegrać, nie? Nie wiem, chyba jeden tylko wygrał. Ale co by tu dużo nie gadać, to Robson, co ma środek pola, to ja nie mam pytań, no. Nie? Nie, no w sensie, to bez podjazdu w ogóle tam było. U mnie był tylko pianist dobry. No. A on ani staminy, ani nie szybki jakiś taki... On ma dobre podania, co prawda, ale tak to... No i dobra. No dobra, ja zmykam. I prawdopodobnie się na teamplayu widzimy. Dobra, jasne. No to hej. No dzięki Karol za meczyk. Dzięki. Dobry był. No dobra. Taki prawdziwy meczyk nam wyszedł, nie? No. Fajnie, z takimi w sumie drużynami gramy, nie koksami, nie? No takie 2-0, ale takie wiesz, że można było coś popatrzeć, bo długo było 1-0, jednak tak, wiesz, tak. Nawet jakiś jeden błąd, czy jedna jakaś długa piła i mogło być ciekawe. Wiesz, myślałem, że wsadzisz i mówię, kurna, zacznę się pocić. Ja też tak myślałem. Wiesz, i wtedy plan spokoju by upadł, nie, kurna. No ja miałem tak, żeby jednak ja próbuję tą 8, bo oni jeszcze wolni są tacy z tyłu, żeby jednak stać i dać grać innym, bo jak ja to... Jakbym stracił, wiesz, jakbym był wysoko jakoś grał piłką, to już nie do odrobienia. Na no kogokolwiek. Tak, no tak, no tak. No dobra, moi widzowie, no to dzięki za teraz. Widzimy się o 21 na Teamplayu. Mecz 10-10. Gramy towarzysko Supernową. A teraz spokojnego wieczorku i do zobaczenia. Cześć, cześć.